Cześć, cześć, znowuż i zapraszam Was na taki krótkie zapraszamy do Metra, w którym Wam pokażę, jak wygląda nasz obraz tutaj całej inwestycji Metra z lotu ptaka. Przelecimy sobie nad wszystkimi budowanymi stacjami na odcinku zachodnim i dolecimy do przyszłej stacji Lazurowa, czyli stacji C03, bo na okres, który nagrywamy ten odcinek, ona się nazywa jeszcze Lazurowa. No i lecimy sobie nad ulicą Górczewską, tutaj przy Wola Parku, przy tym naszym parku Ogrody Ulrychów. Muszę się w końcu poprawić z tym, bo cały czas wymawiam R przed L, a tak naprawdę to jest Ulrychów. I to nie jest dobra nowina. No ale tak czy siak, widzicie tutaj naszą ulicę Górczewską, która jest podzielona na dwie jezdnie w dwóch kierunkach, czyli jezdnia północna jest dla tylko autobusów, jako buspas, i jezdnia południowa jest dla tutaj dojazdu do pobliskich rejonów tutaj i tak dalej. Ścieżka towarowa jest po południowej stronie tutaj drogi, no i dalej, jak widzimy, się pojawia nasz przystanki. Długie przystanki autobusowe są wszystkie zachowane, to też ważna rzecz. Zachowane. Jest tutaj przy Wola Parku dojście. Jeden przystanek został pozostawiony. No i tu dalej, jak widzimy, jest nasza ulica Górczewska, się przyniosła na środek przy placu budowy. Zdjęcia są z grudnia, jak widać na napisie. Tak tylko przypomnę. No i tutaj nasza ulica Białowiejska jest połączona bezpośrednio z ulicą Górczewską aktualnie, co jest na plus, czego nie było ostatnio, ale dzięki temu, że jest na środku ulicy, to się zmieniło. Tu też ciekawostka jest taka, że dobrze widzimy, że na środku powstały progi. I te dwa samochody, które przejechały po podwójnej ciągłej, żeby ominąć to. Także na buspasie postawili progi. Autobusy je omijają, ale w teorii to jest buspas, więc nie wiem, czemu tam zrobili progi. No ale tak czy siak, tak to wygląda. No i plac budowy nasz tutaj całkiem nieźle widać z góry. Mamy też rondko pod Wola Parkiem, które jest tutaj na pewno jedną z kultowych rejonów, bym powiedział. Przetujemy nad stacją C05 Ulrychów. O, i widzę, że nawet na OpenStreetMap jest źle napisane, bo ja źle napisałem. To widać, że faktycznie to ja robiłem. I minęliśmy przed chwilą tutaj na Wola Parku parkingu, było widać ładowarki dla samochodów elektrycznych. No i tu też nam się pojawiła w tym momencie południowa część jezdni ulicy Górczewskiej, która jest tylko i wyłącznie jednokierunkowa z zjazdem do Wola Parku oraz z zjazdem i przejazdem przez tunel i z wjazdem na plac budowy. Także tak, akurat od tej strony do Górczewskiej to jest idealny do placu budowy, mają wszystkie ciężarówki wjazd, po prostu prima solat, bym powiedział wręcz. No i dalej, dochodzimy do ciekawostki, której mogliście nie wiedzieć. Jak widzicie, mamy nasz tutaj nasyp ulicy Górczewskiej i on jest ogólnie, no powiedzmy, normalny, co nie? Nie jest to jakoś nie wiadomo co. Natomiast widzimy drogę, która jest z boku i to jest coś ciekawego. Ulica się nazywa Grodowska i normalnie jest nieużytkowana przez cokolwiek. I za chwilę, jak dolecimy do naszego tutaj wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Jelonki, towarową głównie, bo pasażerskie tylko muszę coś ominąć faktycznie, żeby już z tego skorzystać. Natomiast tak czy siak, możecie dokładnie zobaczyć, że tam prawdopodobnie był przejazd kolejowy kiedyś, zanim jeszcze wiadukt nad ulicą Grzewską powstał. Tego nie spodziewałem się, albo podczas remontu wiaduktu było to włączone. Nie wiem, nie pamiętam, naprawdę takich rzeczy nie kojarzę, aż taki wtedy to ja nie jestem. No i widzimy ewidentnie tutaj dwukierunkowa ulica z buspasem dla naszych tutaj autobusów i w drugą stronę jest jednokierunkowa jezdnia ulica Górczewska. No i tak, tutaj jakbyście się zastanawiali, co to jest za płotek, to jest nasyp metra, aby w tym miejscu, gdzie jest właśnie robiony łącznik tunelów, po prostu musi być wzmocnienie tego rejonu i też samego tej nasypu wiaduktu i tak dalej, żeby podczas tam wiercenia tunelów, którego już nie ma oczywiście, bo już wiercenie się skończyło, było po prostu to powstrzymane takie względy bezpieczeństwa. No i podczas w tym miejscu będzie też łącznik pomiędzy tunelami, więc to było w tym miejscu potrzebne. No i dochodzimy do wentylatorni szlakowej VZ5, jeśli się nie mylę. Jest ona zlokalizowana na ulicy Górczewskiej, w Górce i Jelonki. No i widzimy tutaj całkiem nieźle, właśnie nasza ulica Górczewska przesunęła się w bok. Ścieżka towarowa została jedna trochę zinkasowana do współdzielnej z pieszymi, na minus. Ale to ogólnie całkiem nieźle wygląda i nie pamiętam, po której stronie będzie faktycznie wywiecznik. Prawdopodobnie po stronie górki, raczej na pewno.
No i tak, dolatujemy tutaj dalej. Tak, tutaj musiałem zrobić pit stop, bo możecie mi nie uwierzyć, ale to wszystko było nagrane bez żadnych cięć. W sensie, dron faktycznie podzielił te filmy na cięcia, ale sam lot był bez żadnych cięć, więc faktycznie przeleciałem, to nie pamiętam, ale z parę kilometrów to mi pokazał dron później z przelotu tego wszystkiego. I żeby nie było, że był poza moim zasięgiem wzroku, ja się po prostu też cały czas za nim przemieszczam i w tych miejscach, gdzie faktycznie się zatrzymuję, to dlatego, że mi trochę odleciał za daleko i ja musiałem do niego dojechać, zdążyć. Także tak, tak to wyglądało. No i widzimy tutaj już Gudczewska. Tu Gudczewska wygląda już, co się... Ilość jezdni w danych kierunkach jest normalna. Przelatujemy obok naszej szkoły podstawowej nr 82 w Warszawie imienia Jana Pawła II. O, z oddziałami integracyjnymi. Tego nie wiedziałem. No tak czy siak, lecimy naszym tutaj skrzyżowaniem z ulicą Stanisława Konarskiego. Przepraszam za błędy moje. No i tu widzimy ewidentnie budowę stacji właśnie naszej CZ4, czyli Bemowo, wcześniej Powstańców Śląskich i Buspas. Nie wiem, czy zauważyliście. Przed chwilą widzieliśmy Buspas, który jest po prostu się rozjeżdża, bo na środku jest winda. Bo winda już powstała wcześniej, a Buspas tutaj powstał. Musi być po prostu pozostawiony Buspas. Dwa pasy muszą być. Jeden Buspas, jeden dla zwykłych pojazdów. I to jest naprawdę coś odjechanego. Nie sądziłem, że coś takiego będziemy mieli w mieście. W sensie u nas w Warszawie, że się tam rozjeżdża jezdnia. I też tam widzimy różne wyjścia, które już tutaj całkiem nieźle widać na naszej całej jezdni. Ewidentnie ulica Gruczewska aktualnie się ciągnie środkiem drogi. Nie tak jak kiedyś to w ogóle wyglądało. Ale dosłownie wiemy dlaczego. Ponieważ są budowane wyjścia po drugiej stronie. Dolatujemy do najciekawszej inwestycji. A właściwie coś, co podobno się wszystkim podoba, czyli rondo Ratusz Bromowo. Jest to ciekawe rondo, bardzo ciekawe się na nim jeździ, z różnymi wysepkami. Podobno na nim się trudno jeździ, nie wiem, nie mam prawa jazdy. I co ważne, widzimy tutaj też wszystkie przejścia dla pieszych. Na dole jedno wyjście jest już prawie całkowicie gotowe. Na dole to co widzimy, na środku skrzyżowania, bo tu będzie skrzyżowanie, później nie będzie ronda, to co przypominam. I co ważne, prawie wszystkie windy już mają swoje główki. Dochodzimy do miejsca, gdzie był wyjmowany urobek i były spuszczane tubingi. To jest na pewno coś element ciekawy. Tu na tym rondzie musiałem trochę zwolnić, bo przejazd przez rondo nie należy do najszybszych rzeczy. Zwłaszcza jeżeli się przemieszcza w różny sposób. Więc tak, no i widzimy tory odstawcze. Na torach odstawczych całkiem nieźle idzie praca, ale o tym mówiłem w ostatnim odcinku, więc tutaj po prostu taki przelot bym właściwie chciał po prostu wam pokazać, jak to wygląda w całości. No i tak. Ścieżka rowerowa tutaj została pozostawiona, niestety jest w dużej mierze betonowa, czyli jazda po niej, jak nie ma śniegu i jest dobra pogoda, to jest taka sobie. I widzimy też tutaj drugą ulicę, ona jest tutaj aktualnie jednokierunkowa, ona jest uliczka właściwie parkingowa dla naszych tutaj pobliskich osiedli, Lajosa Kostucha, jeżeli dobrze wymówiłem, i ona tak się nazywa. My ją widzimy tutaj po naszej lewej stronie ekranu, tam te płoty się ciągną i obok nich jest w teorii chodnik taki betonowy, ale nie przywiązywałbym do tego jakoś dużej uwagi. No chyba faktycznie coś nieźle się musiałem na tym rondzie zatrzymać, miałem pewnie czerwoną falę, że tak długo stoimy tutaj. Ale przy okazji widzicie, że to jest faktycznie bez cięć. No i powiem wam, naprawdę bym bardzo zadowolony, że przeleciałem tak duży dystans bez jakichś większych problemów. Zresztą teraz mi tam ton przy kilometrze od punktu startowego ma ludziu. Powiedział, że za daleko datujemy od punktu startu, ale powiedziałem mu, że lecimy dalej. No i tu widzimy nasze już ostatnie części i tutaj jeden budynek już ewakuacyjny z torów odstawczych, ładnie widać, taka wentylatornia od tych z części technicznej. I co ważne, widzimy tutaj właśnie w tym rejonie na wysokości wjazdu do centrum handlowego tutaj Tesco i MediaMark, że w tym miejscu będą w przyszłości, to nawet nie wiem, czy to nie jest to, co ja myślę, wyjmowane tarcze. I nawet bym powiedział, że to jedno, to było właściwie jakby widać już, że to będą wyjmowane tarcze TBM. Więc kto wie, może już są faktycznie robione komory montażowe, to się będę musiał dopytać tego. Czy faktycznie coś takiego jest tutaj już tutaj robione i będzie później tylko to odkopane bezpośrednio przed samą inwestycją. No i tak, przelecieliśmy całą inwestycję i lecimy teraz nad nieużywanymi torami, bo na drodze jest metro, tramwajowymi i jak widzimy tutaj są one poukładane były przed chwilą. Droga nam się zwęża i przystanek tramwajowy, który jest nieużywany. Lecimy do osiedla Gruczewska, pętli, tramwajowo-autobusowej, tramwajowa aktualnie nieczynna.
i w tym miejscu tam skończymy, bo tam będzie pierwsza stacja z nowej przebudowy, w sensie pierwsza zależy od której strony się liczy. Aktualnie, tak jak mówiłem, się nazywa CZ4 Lazurowa, ale na pewno nazwa się jeszcze raczej zmieni. Nie wiem, co oni tutaj jeszcze będą wymyślać z tymi nazwami, no ale sądzę, że coś ciekawego jeszcze będzie. No i jak widzimy, nasza jezdnia i tutaj te tory nieużywane wyglądają nie najlepiej. Sądzę, że podczas przebudowy może nawet wsadzą tutaj zielone torowisko, bo to by o wiele lepiej wyglądało. Już nie mówiąc o tym, że po prostu te tory są zaniedbane, bo one nie były szlifowane, nic z nimi nie było robione przez już jakieś dobre chyba 3 lata, jeśli dobrze mi się wydaje. Czyli naprawdę dosyć długi okres. Tu jest w ogóle ciekawostka, to jest jednego rodzaju taka pętla w Warszawie, gdzie tramwajowa oczywiście, gdzie nam się rozjeżdżają tory na wcześniej, bo jest tutaj 5 peronów przystankowych, co jest coś niebywałego i faktycznie na osiedle Gruszewska czasami naprawdę dużo było tramwajów. Z czego ja nie pamiętam korzystania z osiedle Gruszewska w ostatnich czasach, bo to już 3 lata to długo, wiecie. Zazwyczaj do datu już bemowo mi wystarczało dojazd wszystkie. Znaczy, raz czy dwa może skorzystałem z tramwajowej, a z autobusowej to nawet zbyt często korzystam. Także tak, stąd można jechać dalej, pętla autobusowa też nie wygląda jakoś pięknie z lotu ptaka, ale zawsze coś, jak to się mówi. Także tak, mamy McDonalda, tutaj będzie mieć idealne połączenie tutaj ze stacją metra. No może nie tak idealne jak ten w galerii handlowej przy Rondzie Daszyńskiego, z którego się wchodzi bezpośrednio z metra na poziomie -1. Jeśli nie korzystacie, to koniecznie skorzystajcie. Mam nadzieję, że wam się ten dzisiejszy odcinek będzie podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale.